Rozmowy przy kawie, Krzysztof Bąk. Dzień dobry, dziś Państwa moim gościem Władysław Komarnicki, prezes Stali Gorzów. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu. Panie prezesie, pierwsze pytanie, Keilum Stal Gorzów, czy tylko Stal Gorzów już w tej chwili? A już w tej chwili, no wie Pan, jeszcze do końca roku Keilum Stal Gorzów, ale można powiedzieć Stal Gorzów, dlatego że po czteroletniej przygodzie ja tu w tym miejscu chcę bardzo serdecznie i gorąco podziękować dla kierownictwa Keilum firmy deweloperskiej, która można powiedzieć przez okres 4 lat bardzo wspomogła nasz klub. Chcę podziękować prezesowi tej firmie, panu Dawidowi Szarkiemu, który osobiście można powiedzieć podjął taką decyzję, no bo to jest jego portfel, to jest firma prywatna i za to bardzo serdecznie dziękuję. Tak szczerze mówiąc, to my się rozchodzimy jako sponsor główny, ale nie rozchodzimy się taką współpracę, żeśmy sobie przyrzekli. Jak byłem ostatnio w Warszawie, rozmawiałem z nim i z jego szefową marketingu. Myślę, że być może kiedyś, jak ten kryzys minie na świecie, Keilum znowu wróci do Stali. Ja mam taki zwyczaj, panie redaktorze, że z ludźmi, z firmami nigdy nie zatrzaskuję drzwi. Bo nie warto palić mostów ze sobą. Nigdy nie warto, dlatego że ludzie, którzy tak robią, znikają w ogóle całkowicie z życia publicznego i społecznego. Ja nigdy tego nie robiłem. Jeżeli nie Keilum, to w przyszłym roku pod jaką nazwą wystąpi klub? Stal Gorzów tylko, czy będzie sponsor główny? Panie redaktorze, marzy mi się, żeby tak było, żeby to była Stal Gorzów i żeby nas stać było na coś takiego, ale boję się, że po realia pierwsze, są inne. Realia są inne, po drugie będę musiał bardzo ciężko się nabiegać w tym trudnym bardzo okresie, trudno nie zauważyć tego kryzysu światowego i w Polsce będę musiał się bardzo mocno nabiegać i napocić, żeby sponsor zjawił się w klubie. Oczywiście tak już w życiu bywa, że to spada na mnie i mam tą świadomość, że będę musiał ciężko popracować. A jak będzie wyglądał skład, panie prezesie, na przyszły sezon? Może uchyli pan rąbka tajemnicy? No ja zapraszam pana 7 grudnia do Askany. Tam ten skład przedstawię. Myślę, że to będzie równa drużyna, bez jakichś szaleńczych transferów. Nie chciałbym, żeby była, nie wiem, czy pan słyszał, że w Tarnowie klub Tarnów obciążył swoich zawodników wielomilionowymi obciążeniami, żeby po prostu nie płacić i kompensować. Ja tak nie mogę robić. Tomasz Golob zostaje? Tomasz Golob zostaje. Tomasz Golob jest takim naturalnym liderem. On bardzo się mocno utożsamił z naszym miastem, z naszymi kibicami. Zresztą wie pan, Rada Miasta w ubiegłym roku przyznała mu zasłużony dla miasta Gorzowa. Dlatego, że Tomasz Golob na całym świecie prawie nie mówi o Bydgoszczy, tylko mówi o Gorzowie, więc on sobie zasłużył na ten szacunek i Tomasz Golob zostaje. Zostaje oczywiście, zostają juniorzy, wspaniały Bartosz Zmarzlik. Proszę pana, idzie to w bardzo dobrym kierunku. Bartek jest z bardzo dobrej rodziny, pochodzi, jest poukładany. Myślący chłopak, i w życiu myślący, i w szkole myślący, i na torze myślący. Bo to jest bardzo ważne. Tak, tak. Nasz wychowanek, jego prowadził jeszcze jak był dzieciakiem trener Chomski. Wcześniej, zdaje się, prowadził go pan Nowak, jeszcze jako młodego adepta Wawrowie, chociaż bardzo szybko przeskoczył na prośbę rodziców do nas do Stali, jeździł już jako 13-latek. To jest niesamowity talent. Zostaje też z nami Cyfer, który jest zawodnikiem też myślącym i też nieźle się rozwija. Na dzień dzisiejszy zostaje też Artur Mroczka, który szuka swojej szansy, przynajmniej nie zgłosił mi jeszcze dzisiaj chęć odejścia. Zostaje oczywiście ku mojej radości Matej Zagar, który jednak idzie ciągle w górę. To jest niewątpliwie talent, tylko trochę leń. Zaczął pracować, więc myślę, że coś z niego będzie. Myślę, że dość głośno o nim powinno być, jeżeli chodzi o wyraz sportowy. Zostaje Iversen, wprawdzie zawiódł mnie w dwóch
meczach w Toruniu, a szczególnie w Zielonej Górze. No i do tego składu trzeba dokoptować, żebyśmy się zmieścili w KSM-ie, który jest tam wyznacznikiem pewnym, tak? Musimy dokoptować dwóch, którzy się zmieszczą w KSM-ie. Jeden mocny Polak będzie i będzie wcale nie gorszy Duńczyk. A nazwiska poznamy siódmego, tak? A nazwiska poznamy siódmego, bo wie pan, już nawet biznesowo, jako człowiek biznesu nauczyłem się jednej rzeczy. Już w życiu wiele miałem umów prawie że podpisanych i szpiliśmy szampana. Już był w ogródku, już witał się z Gąską. Z Gąską, a na drugi dzień że dowiedziałem się na przykład jako prezes firmy, że inwestor zdecydował inaczej. W związku z tym, wie pan, nauczony tym doświadczeniem, zapraszam pana, pańską telewizję 7 grudnia do Askany. Tam wszystko już będzie jasne. Jedno jest pewne, że szkoleniowcem będzie Piotr Paluch. Jestem z nim po takiej dość długiej rozmowie. Rozmowa była, myślę, bardzo racjonalna. Ja nie ukrywam, że ja miałem pewien pomysł, żeby on jeszcze rok poterminował, przy takim oczywiście, bo uważam, że najlepszym trenerem w Polsce, a być może na świecie, jeżeli chodzi o ten sport, jest trener Marek Cieślak. No ale wie pan, tamten Tarnów mu znowu opowiadał o dużych pieniądzach, tam sobie poszedł. W związku z tym jestem po rozmowie bardzo racjonalnej z Piotrem Paluchem i powiedział mi, panie prezesie, ja się nie boję, dam radę. I dla mnie to wystarczy. Ja w wielu przypadkach muszę panu powiedzieć, że na słowach ludzkich, a ja mówię o poważnych ludziach, zbudowałem wiele rzeczy w życiu. Jakie założenia na przyszły sezon? Bezwzględnie, wie pan, ja panu powiem, ten zespół tak na spokojnie jak oceniam, jeżeli odpukać, nic się nie stanie, powinni się bić o jeden z medali. Ja tak oceniam. A jakiego koloru ten medal? Wymarzony byłby ze złota, prawda? Może ja odpowiem panu to, co mi powiedział kapitan Piotr Paluch. Ja wiem, panie prezesie, że pana już nie interesuje brązowy medal. W związku z tym sam mi trener jakby podpowiedział, co mnie interesuje. Liczymy na to, trzymamy kciuki, czekamy z niecierpliwością do 7 grudnia, aby poznać pełen skład Stali Gorzów. Teraz, panie prezesie, chciałbym przejść do tej umowy, którą zapowiadaliśmy jeszcze w informacjach. Radni Jerzy Synowiec, radny Sebastian Pieńkowski mówią, że miasto podpisało bardzo, podkreślają, bardzo niekorzystną umowę z firmą BSI na organizację Grand Prix na żużlu, że miasto to będzie kosztowało ponad 3 miliony złotych rocznie i takie pieniądze trzeba zapewnić w budżecie. Z kolei radny Roman Sondej mówi coś zupełnie innego, że ta kwota jest porozbijana, że ogólnie to może tak wygląda, ale miasto płaci niecałe 2 miliony rocznie, a ostatnie Grand Prix będziemy mieli za darmo. Kto mówi prawdę? A widzi pan, taka jest różnica pomiędzy radnym, który jest starannie przygotowany i rozumie to, co mówi, a radnymi, którzy nie są przygotowani, gdzieś tam bazują na jakichś latających informacjach i biegną do państwa i opowiadają głupstwa. Z dużym zażenowaniem słucham takich radnych. Na szczęście, wie pan, a nie są to jacyś znaczący radni, to jest po pierwsze, i na szczęście są to radni zdecydowane mniejszości. W związku z tym nie powinniśmy za bardzo poświęcać temu czasu. Umowa, powiem panu więcej, dlaczego pan radny Sondej wiedział dokładnie, jak jest, bo pan ma rację. Pan radny Sondej ma rację. Jak pan wie, PiS nie jest moim ulubioną partią, w związku z tym ja nie powinienem chwalić być może za bardzo pana radnego Sondeja, ale jako bezpartyjny mogę wyrażać swoją opinię. Mnie kolor partii nie przeszkadza, bo ja zawsze... Ale Roman Sondej też trzeba podpowiedzieć, jest zagorzałym kibicem żużla. Ale nie tylko, proszę pana, bo jak pan pamięta, no, Roman Sondej szedł w manifestacji razem z kibulami... Stilonu. W związku z tym, wie pan, nie przypisujmy mu ten żużel. Może lepiej, gdybyśmy go umieścili jako radny, który kocha sport. O, to będzie najbardziej trafne. Tak, radny, który kocha sport i jest mądrym radnym, pracującym radnym, radny, który pracuje, wie pan, nad sobą, tak, ma wiedzę. Radny, który tylko wchodzi, wie pan,
i przeważnie czyta gazety, tej wiedzy nie ma. Nawet nie ma do końca gazetowej wiedzy, bo widocznie tej gazety nie umie czytać. Dzisiaj chcę powiedzieć, że pan radny Sondej ma w 100% rację. Ja nawet mam na piśmie, ale nie będę panu cytował, bo szkoda jest naszego czasu antenowego. Ja mam na piśmie, ale dokładnie to, co powiedział pan radny Sondej panu i powiedział też w radiu w sobotę w RMG, bo ja słucham i oglądam pańską, widzi pan telewizję. Bardzo nam miło. Powiedział prawdę. Natomiast wszyscy, no przepraszam, nie wszyscy, no tych dwóch radnych mówi nieprawdę. Mówi to bez wgłębienia się w to, co uchwaliła kiedyś Rada. Ja panu powiem coś więcej. Pan prezydent Tadeusz Jędrzejczak nigdy nie ukrywał, jako jedyny prezydent przed Radą Miasta, nigdy nie ukrywał tej umowy. Mało tego, miałem nawet trochę pretensje do prezydenta, dlatego że zleceniodawca, czytaj BSI, miał wielki żal i pretensje, że prezydent ujawnił tę umowę, a prezydent na prośbę radnych ujawnił tę umowę, są na to dokumenty, kiedy to miało miejsce. Ba, powiem panu coś więcej, bardzo rozgorzała swego czasu, nie wiem, czy pan pamięta, dyskusja, czy prezydent powinien ujawnić tą umowę, czy nie. Prezydent ją ujawnił. I w związku z tym, widzi pan, pomimo, że prezydent Tadeusz Jędrzejczak tą umowę zawarł jak w teatrze, przy pełnej akceptacji poprzedniej rady, to nawet z samego braku, z samego szacunku nie powinniśmy biec, wie pan, po mieście i opowiadać głupstwa. Prezydent ujawnił to radnym, radni nie ujawnili tego społeczeństwu i teraz właśnie radny Pienkowski, a radny mecenas Jerzy Synowiec zapowiedział, że oni podadzą do publicznej wiadomości na komisji rewizyjnej mam nadzieję, te punkty czwarty i piąty, które były objęte klauzulą poufności. Wie pan, mam nadzieję, że ujawnił to, co powiedział pan radny Sondej, bo już radny Sondej powiedział to publicznie. A zatem nic nowego nie ujawnił, żadnej sensacji w tej umowie nie ma, nic nie ukryliśmy przed panem. Ale tam chodzi o te, panie prezesie, te punkty 4-5, gdzie jest zapisane obowiązki, które leżą po stronie miasta, które leżą po stronie BSI. Ja usłyszałem coś takiego, że jest 3,5 strony niby obowiązków miasta, pół strony BSI. Wie pan, kto ile ma zapisanych obowiązków? Bo tu chodzi o te obowiązki, które mają być ujawnione. Właśnie chcę panu powiedzieć, to i co? Ujawnią, no, tam nie ma nic takiego, że wie pan, z czego by się musiało miasto tłumaczyć, tak, czy klub. Natomiast wie pan, dla mnie jest ważne to, że, cytuję, zrobiliśmy badania, to nie my, tylko wie pan, drużynowy Puchar Świata, akurat pan radny Synowiec mówił, że to będzie kompletna klapa, wie pan. Nie wiem, czy pan był. Pełen stadion, wie pan, kolorowe osobiście miasto. Osobiście nie byłem, ale cudowna impreza, widziałem. Cudowna impreza. I to, co pan radny Synowiec powiedział, że to jest klapa, wie pan, to tak a propos, to na zlecenie głównego sponsora, jakim była Polska Grupa Energetyczna, to jest firma o wyrazie światowym, zleciła, proszę pana, nie my, zleciła, oczywiście za naszym przyzwoleniem, bo my musimy być o czymś takim poinformowani, firmie o dużym zasięgu, wie pan, marketingowym, i oni wyliczyli, proszę pana, i mam to przed sobą, że wartość całego przekazu z wydarzenia to jest 17,5 miliona złotych. To są rzeczy policzalne, tak? I liczba wszystkich przekazów, bo pan Synowiec mówił, że nigdzie nie przeczytał i nie widział, widocznie słabo ogląda i słabo czyta, była 37,5 tysiąca. No, pan jest dziennikarzem, pan potrafi to ocenić. To jest, wie pan, to są badania bardzo precyzyjne, proszę pana, bardzo precyzyjne. Myślę, że jakby pan Synowiec... Mamy co do złotówki podane. Tak, i myślę, że jakby pan Synowiec poprosił mnie, czy pan radny Pienkowski, ja tutaj nie mam nic do ukrycia, bym pokazał. Natomiast zawsze trzeba w życiu, ja to zawsze powtarzam moim dzieciom, zanim coś powiesz, pomyśl. No niestety ci radni robią odwrotnie.
Bo wie pan, ja też jestem zaskoczony i nie wiem, o co idzie gra i o co chodzi. Radni nie mają jakby zarzutu do klubu, tylko do miasta, do prezydenta. Ja rozumiem, tylko że wie pan, pośrednio jest ten klub. Ja nie mogę udawać wariata, bo ja mógłbym też skasować jednym zdaniem, jak siedzę tu u pana, powiedzieć, proszę pana, to jest sprawa miasta, my działamy na zlecenie miasta. Ale ja nie chcę tak zrobić, bo ja mam taki charakter, że ja się utożsamiam do końca z kim cokolwiek robię. Czy mam wpływ bezpośredni, czy pośredni. Tak? Taki jest Władysław Komarnicki i ja się nie zmienię. Bo ja, widzi pan, bo ja uważam tak, że jeżeli jest radny PiSu, pan Pińkowski czy Pieńkowski, żebym nie pomylił. Pieńkowski. Pieńkowski. Pień. Pieńkowski od pnia, tak? Tak. Więc jeżeli pan Pieńkowski, tak, mówi bzdury, to zamiast pójść do swojego kolegi radnego, z którym siedzi w jednym klubie, już wie pan, zobacz pan, jaka jest niedorzeczność. Obaj siedzą w klubie obok siebie, są z jednego pnia czy z jednego korzenia partyjnego i obaj mówią innym językiem. No ale widzi pan, jest różnica widocznie panem Pieńkowskim, a panem Sondejem, bo pan Sondej jest tak zwanym mądrym radnym, który czyta i śledzi i rozumie. Jest przygotowany. Merytorycznie jest przygotowany. Panie prezesie, nie obawia się pan, że jeżeli zrobią to, co mówił Jerzy Synowiec, ujawnią te treści tej umowy, czy to może w jakiś sposób zaszkodzić klubowi, zaszkodzić miastu przy organizacji? Jedno jest pewne, że jeżeli ja się ubiegam w tej chwili i biegam, wie pan, za sponsorem i taka retoryka na pewno nam nie pomaga, nie pomaga też wizerunkowi miasta, bo jest taka zasada, że nikt nie pluje własne gniazdo. Tu widocznie jest inaczej. Ja mogę powiedzieć tylko tyle. W tym kontekście mogę pogratulować mojemu koledze, panu Robertowi Dowhanowi, który dzisiaj okazało się wyborczy. Pisze, jest napisane, że pan Dowhan bierze 27 tysięcy pensji i jest cicho w Zielonej Górze. Jako prezes Falubazu. Jako prezes Falubazu, wie pan, Władysław Komarnicki. Przeszło 10 lat, nie bierze ani złotówki, bo uznałem, że jak jest ciężko. A dokładnie. A ciągle, no to już o tym to kiedyś być może udzielę takiego panu wywiadu rzeka i powiem panu, ile straciłem na tym, to dopiero pan się zdziwi. Natomiast wie pan, tak obiektywnie rzecz biorąc, dzisiaj Zielona Góra bardzo mocno popycha finansowo Falubas i Zastal, wie pan, i tu im gratuluję. No a tu jest jak jest, no, wie pan, każdy widzi. Będzie lepiej? Wie pan co, to będzie wszystko zależało od tego, czy większość mądrych radnych raczej skupi się, wie pan, nie na jednej pozycji, która jest nośna, tak? Chociaż ona nie do końca jest nośna. Na Facebooku, proszę pana, wczoraj badanie, które zostało zrobione, no ktoś powie, no pewno pańscy ludzie, tak, moi ludzie, ale nie oszukują i nie kłamią. Było przeszło 90% za tak, bo było pytanie, czy ty jako mieszkaniec Gorzowa oceniasz, że Grand Prix to jest tak, plus, czy to jest negatyw, plus, tak? Czy na minus? A dzisiaj, proszę pana, byłem w radio RMG, i poinformowali mi dziennikarze, że już jest 68% na tak. W związku z tym, panie redaktorze, no... Wszystko mówi samo za siebie. Chyba starczy na ten temat. Czyli nasza zdobiła końca. 7 grudnia prezentacja Stali Gorzów. Bardzo zapraszam państwa za pośrednictwem pańskiej telewizji, żebyście państwo przyszli. Tam będziemy chcieli pokazać całą drużynę i sobie powiedzieć, jakie są nasze cele. Zapraszamy do Galerii Askana. Dziękuję bardzo, panie prezesie, za przybycie do studia. Dziękuję. Władysław Komarnicki, prezes Stali Gorzów, był państwa moim gościem. Dziękuję państwu za uwagę. Dziękuję panu. Do zobaczenia. Krzysztof Bąk, do zobaczenia.